Na jesieni cena prądu dla domów od PGNiG rośnie o 300%, z 42 groszy za kilowatogodzinę do 1,70 zł za kilowatogodzinę. Trzykrotny wzrost cen energii. Pod Petersburgiem znaleziono ciało powiązanego multimilionera z Gazpromem Jurija Woronowa. Ciało zostało odnalezione z rano postrzałowo głowy w basenie. Rosyjskie służby wykluczyły udział osób trzecich. Twierdzą, że popełnił samobójstwo, a skoro rosyjskie służby tak mówią, to tak musi być. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki prosi Kanadę, by ta oddała sprężarkę Rosji z Nord Stream 1. Sprężarka trafiła do naprawy jeszcze przed wojną, a teraz Kanada nie może jej oddać ze względu na sankcje. 7 lipca premier w Wielkiej Brytanii Boris Johnson podał się do dymisji. Swoją funkcję będzie pełnił do chwili wyboru nowego premiera.